Jeśli chodzi o zakulisowe sprawy, to tutaj za tymi drzwiami jest pokój, w którym odbywają się konferencje prasowe. I teraz tak, wychodzę z tego pokoju. To jeszcze raz, tu jest ten pokój, tam jest boisko. I teraz ja wychodzę. I żeby dostać się do media roomu, do pokoju dla mediów, żeby dostać się do miejsca, na którym siedzę w czasie meczu, to muszę zrobić taką oto wyprawę. Idę tędy. Będę chciał przejść, przepraszam. Excuse me. Excuse me. Przepraszam, excuse me. Przepraszam, przepraszam. Sorry. Ludzie nie rozumieją, co to znaczy stać po prawej stronie na ruchomych schodach. No ale nieważne, nie jestem tu od tego, żeby uczyć ludzi kultury. No i idę. Idę dalej. Właśnie zakończyła się konferencja prasowa Litwy, a później Serbii. Udało mi się zadać pytanie Bogdanowi Bogdanowiczowi na temat jego liderowania w tym meczu. Idę do końca tego korytarza. Bardzo mi się Bogi podobał w tym meczu. Super grał. W pierwszej połowie praktycznie bezbłędnie. Niczego nie forsował. Wszystko widział. Starał się zaangażować swoich kolegów. Naprawdę znakomity. A tutaj jest stanowisko, w którym wygrałem leki przeciwbólowe. Piękne wspomnienia. Idę dalej. Cały czas idę. A mam już 2 minuty nagrania. Idę do końca tego korytarza. I tutaj jest pokój dla mediów. A tutaj jest wejście, teraz jest zamknięte, ale tu jest wejście na trybunę dla mediów. No i teraz tak, wchodzę sobie tutaj. Wchodzę sobie tutaj, tutaj media pracują. Mówią prawdę. A tam dalej, tutaj też media pracują. A tutaj jest posiłek. Daję pani kupon, proszę bardzo, dziękuję. Idę. Tu są jakieś przekąski. A tutaj pożywienie. Codziennie coś nowego. Jedzenie jest bardzo dobre. Bardzo dobre jest jedzenie. Bardzo mili ludzie. Pozdrawiają. No i tak to mniej więcej wygląda. Za chwilę sam będę spożywał. Pozdrawiam.